Siema, witam ponownie w Sand. Zaczynamy tu, gdzie ostatnio skończyliśmy. I wychodzi na to, że to jest ogólnie też gierka typu Extraction, dlatego że jak chcę wyjść, jest napisane, że stracę wszystko, co wziąłem w tej ekspedycji, czyli na mapie. Czekajcie, bo ja muszę tu zejść. Jezu, gubię się tu. O, na mapie ta miejscowa, miasto całe. W sensie nie wiem, czy to jest miasto, zobaczymy. To Segen. No tam musimy iść sprawdzić, a potem, żeby wyjść z tego, trzeba do tych drzwi po prostu iść i się wyekstraktować. Na to wychodzi. Także no, lecimy, zobaczymy. Chyba na lewo muszę iść bardziej. Czy ja tu mogę po tych górkach wchodzić? Wiecie, jak to wygląda? Prawo trochę tam. Nic nie widać. Totalnie nic. Dobra, tutaj. O, prosto, tak. Lecimy i zobaczymy. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Czy to jest jakieś miasteczko, czy co? Mapa. Lekko na lewo. Landmark. Ale ja nic nie widzę, nie? Ogólnie. Mapa. No to jest tutaj, przede mną. Dobra, stój. Ale nie wiem, czy ja powinienem wyjść, czy jeszcze mogę podjechać kawałek. Podjedziemy kawałek. Zobaczymy, jak to wygląda. Ogólnie to gierka mi zlagowała OBS-a nawet. Także no jest trochę wymagająca. Ty, a może jeszcze spróbuję? Ty, jakiś gość. Bitka. Dostał hita chyba. Ty, on mi z działka wali. Aha. Na hita dostałem. I umarłem. W takiej odległości z shotguna spadłem na hita. No, dobra gierka, dobra. Respawn. Okej. Ty, czy respawnuję w tym samym miejscu? Aha, ale ja tu itemów nie mam. Nie mogę tu wejść. Co jest? Nie mam broni. A ja nie wiem, gdzie umarłem. Nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie mam broni, nie mam moich itemów nigdzie. Mega dziwne to jest. No nie mam broni niestety. Multitool. Nie mogę tego otworzyć. Przyszedł gość. Zamykam.
Ich jest chyba więcej, bo jeden jest u mnie, a jeden strzela. Oh fuck. Dobra, no rozwalili mnie. Jest więcej niż jeden. Ale nawet broń nie mam. Dobra, no. Leave Expedition. Już mi się nie podoba, że nie ma solówek. Straciłem jednego Ramplera. Aha, bo tu maksymalnie raz, dwa, trzy, cztery, w sześciu można. Ja pierdolę. Jakieś blueprinty są. Aha, że tu się chyba swojego buduje. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Storage. Ogólnie to tak. Trzeba by było wziąć z dwie, trzy bronie. On Expedition i tak. Broń K. Ten Energy Rod chyba jeden styknie. Nie wiem, czy mam brać hajs. Szczerze mówiąc. Żarcie też nie jest jakoś szczególnie potrzebne. Ale nie wiem, jak wziąć kilka sztuk tylko. Muszę wziąć całe 20. No i co? I ammo. Aha, ja już nie mam ammo w ogóle do pistola. No to niedobrze. Tu mam storage, blueprinty, a nie mogę kupić ammo. Chyba nie. Dobra, zobaczymy. To biorę tak, biorę pistola. Biorę jedno to, żarcie. No i tyle w zasadzie. Hajsu nie biorę, bo nie wiem po co jest. Lecimy. Zobaczymy jeszcze jedną gierkę. Dobra, dołączyłem mnie do jakiejś gierki. Mój tutaj pojazd ląduje. Muszę poczekać. Jak wygląda mapa? Zobaczmy. Tutaj coś jest. Jakiś hajsik. Ammo. Ja nie wiem, jakie ammo ja potrzebuję. Można by było tutaj pójść. Po to i do wyjścia. To brzmi jak plan. Czy ja bym musiał tam iść. Jechać. I teraz tak, to. Już ktoś chyba do mnie strzela. Trzeba dać tutaj. Brońka. No niestety nie mam ammo, także. Unlucky. A jak się wchodzi na górę? Jak ktoś do mnie będzie strzelał, to rip, nie? Bo ja nie mam ammo. To gdzie jest generator? Tutaj. Musimy czmyknąć. To. Pyk, odpalamy i lecimy. Dobra, ja miałem chyba tam na prawo lecieć. Zaraz zobaczymy. Dobra, gdzie ja idę? No w zasadzie to idę trochę na prawo. I będzie git. I pełna moc. Tak, o. Zobaczymy. Pełna moc? Pełna moc. Oho, już ktoś za mną leci. Tam. Ciekawe, czy to do mnie. Jest jakiś ammo w towerze. Oh fuck. Oho. No nie tak to miało wyglądać. No leci na mnie jakiś gość. No jak on mnie podhaczy, to jest koniec, nie? Bo no ja nie mam ammo do broni. Mam broń, ale nie mam ammo. Tu bym mógł wyjść, pozbierać to. Ale nie mogę, bo chłop mnie goni. Nie wiem, średnio mi się to podoba, jak mam być szczery.
Bo nie ma szans, żeby uciec przed takim gościem, nie? Ogólnie. Jak chcę uciec, no to nie mogę wychodzić w ogóle. A on mnie cały czas goni. Cały czas. Chyba, że on do ekstraktu leci. Ale wątpię. Nie wiem, spróbuję skręcić i zobaczymy, czy będzie dalej za mną jechał. Dobra, on się chyba zatrzymał. No tylko tam po prawej jest jakiś gość, nie? Tu jest jakiś chłop. A ja nie mam ammo. Nie wiem, no ja tu nic nie widzę ogólnie do zebrania, nie? Niby powinno tu coś być, a... A, bo to jakiś kontrakt jest. Dobra, to ja kontraktu nie chcę. Bez broni to lipa. Kurde, nie wiem. Problem jest taki, że nie wiem, co powinienem zrobić, żeby ogarnąć to ammo, nie? Teraz no to jestem bezbronny, tak na dobrą sprawę. Ktoś mnie podhaczy i jest koniec. Ja nie mam pojęcia, skąd mam wziąć to ammo. Nie wiem, tam se idę, jest coś do zlutowania, se to zlutuję. No i chyba do ekstraktu. No bo co? O. Wjechałem w kamień i wybuchłem. Także... Ciekawe, czy da radę dalej pojechać. A drzwi nawet nie mogę otworzyć, co? O, działa. A... Ogólnie to jest problem. Bo chyba dalej nie pojadę. Bo nie mam tego. Nie mam sterowania. Chyba, że to mogę jakoś naprawić. Ale nie wydaje mi się. Tu coś mogę naprawić. Dobra, no naprawiłem, ale nic mi to nie daje. O, dalej nie mam jak sterować. A tego się nie da naprawić chyba. W żaden sposób. To mam. No nie da rady. Chyba, że to naprawię. O, naprawiłem. Dobra, trzeba było te trzy rury naprawić. I jest sterowanie z powrotem. Dobra, podjedziemy tam. Tutaj o, na prawo. Zlutuję to. I zobaczymy. Alarm box triggered. Aha. Nie wiem, co to znaczy. Dobra. Schodzimy. Jak się tu schodzi? Nie mam pojęcia. Tu się schodzi. Musiałem zejść trochę z ustawieniami, bo gierka ma tragiczną optymalizację. I teraz tak, co my tu mamy? Box. Pusty. Aha, to chyba zlutowane już jest w ogóle. Nic nie ma. Jest pusty boksik. I tyle. Aha, no to niezła miejscowa. To polutowane. No tu niby na lewo. Gdzieś tam jest ekstrakt. Tylko z czym mam się ekstraktować, jak nic nie zebrałem? Zobaczyłbym może, jak wygląda ten ekstrakt. Na przyszłość, żeby wiedzieć. No i dobra, i tu gdzieś powinien być ten ekstrakt. Pytanie, jak to działa? Za chwilę powinien być. Tam jest jakaś machina. No, jestem w ekstrakcie. Call for
Extraction. Aha. To tu jest jeszcze gościu, z którym ja się muszę bić o to, żeby się wyekstraktować. O pierdziele, niefortunne. No to nie wiem, co ja mam zrobić w takim wypadku. Gdzie jest kolejny ekstrakt? Na środku są ekstrakty. Ja się bić z nim nie będę. Ja może tu nie ma nikogo. Nie wiem, dobra, wychodzimy, zobaczymy. Czy ktoś tu jest, czy nie ma. Ja i tak nie mam żadnej broni, nie mam nic, więc whatever. Może jakiś lucik będzie. Ale chyba nie ma. Tu moja machina cały czas idzie. Ja go wyłączyłem. No lucu żadnego nie ma. Tu gdzieś powinien być ekstrakt. Zobaczymy, 60 metrów. Dobra, pyk, chodzimy. No i co? Przywołuję ekstrakt. Dobra. Za minutę będzie. To prawda, ja nic nie mam do ekstraktu, no ale... Zobaczymy przynajmniej, jak wygląda ten ekstrakt. O, już ktoś we mnie wali. Narąbiście. To chyba tyle z ekstraktu. Chciałbym się obrócić. No i po tobie, gościu. Walimy. Aha, ja ammo nie mam. No to super. No i tyle. Jeszcze chłop mi na chatę wleciał. Gdzie on jest? On u mnie jest. Ready for extraction. O co chodzi? Extraction blocked. Aha. To niedobrze, no. Ja ammo nie mam, a ich znowu jest więcej niż jeden. Bo jeden jest u mnie. A drugi sobie lata? Ba. Cheater. Chyba. Aha. Dostał łeb i nie padł na... A padł na hita. Dobra, zabiłem jakiegoś gościa jeszcze tutaj. Jeszcze ktoś mi tu biega. Ilu ich tu kurde jest? Nie wiem, powalone. Dobra, zabiłem kolejnego. Git, miał ammo. Aha, bo oni się respić mogą, no tak. Aha, i kolejni są, ty. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Dziwne jest to, że można się respić, to jest bez sensu. Imo. Nie powinno być tego respa. Nie wiem, dziwna gierka trochę.